Kajetan Rajski, dzień dobry. W dzisiejszym przeglądzie prasy niestety musimy po raz kolejny zauważyć artykuł w Gazecie Wyborczej, w środowym numerze Gazety Wyborczej, który dotyczy zaangażowania politycznego, zdaniem autorki owego artykułu, Kościoła. Autorka owego artykułu, księża do Sejmu, pani Agata Szczęśniak, socjolożka w latach 2005-2012, wicenaczelna krytyki politycznej, postuluje dość oczywiście ironicznie, aby księża duchowni weszli do Sejmu, do Senatu jako parlamentarzyści. Pisze między innymi: zamiast ojca Rydzyka, poseł Prawa i Sprawiedliwości Rydzyk. Posłowie księża nie musieliby zresztą zasilać tylko skrajnie prawicowych partii. Z pewnością znaleźliby też miejsce w centrum, a może nawet bardziej na lewo. Wprawdzie autorka owego artykułu zaznacza, że na gruncie obecnego kodeksu prawa kanonicznego startowanie księży do parlamentu jako deputowanych jest zabronione i podsumowuje to w ten sposób. Uznano to za postęp, ale może w tych krajach, gdzie księża zajmują się modlitwą. Po raz kolejny Gazeta Wyborcza próbuje pokazać, że Kościół katolicki nie ma prawa wypowiadania się w sprawach publicznych, sprawach dotyczących prawa Bożego i prawa naturalnego i recepcji tego prawa w prawie stanowionym. Oczywiście chętnie udziela swoich łamów dla tzw. biskupów protestanckich czy przedstawicieli innych związków wyznaniowych i ci oczywiście w sprawach publicznych mogą się wypowiadać. Natomiast dla Kościoła katolickiego takiego miejsca nie ma i Kościół katolicki ma zająć się jedynie modlitwą, a nie napominaniem ludu Bożego co do nauczania Kościoła. Gazeta Wyborcza idzie jeszcze dalej niż Konstytucja Związku Sowieckiego, która gwarantowała wolność propagandy religijnej i propagandy antyreligijnej, ponieważ na łamach Gazety Wyborczej miejsce dla propagandy, w cudzysłowie rzecz jasna, Kościoła katolickiego znaleźć się nie może, ale miejsce dla propagandy antyreligijnej jak najbardziej tak.